zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłąkane feministki jako kobiety deklarują się czasami, że w imię ratowania kuli ziemskiej, matki ziemi, nie będą miały dzieci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to, czyli coś takiego, no to jest wolny wybór, tak? Wolny wybór. Naturalna selekcja spowoduje to, że kobieta nie będzie matką, nie będzie miała dzieci, no i tak jak jest w Biblii nakazane, idź i rozmnażaj się, no to, to nie będą się rozmnażali, no i to się zakończy, te fanaberie bogatych panienek, bardzo często nie lubiących mężczyzn czy chłopców, po prostu to się zakończy. No, druga sprawa, która nadchodzi z obłędem lewactwa światowego i amerykańskiego, no to jest atak na mięso. Atak na mięso, coraz więcej jest wegetarianów, weganów, jaroszy. No to są wszystkie te podzielone różne grupy. No ekstremalni weganie, no to oni nawet nie noszą butów skórzanych, nic tam nie może być, żadnych futer, nie futer tego rodzaju rzeczy, no ale nie jedzą nawet masła, nie jedzą nawet miodu, bo tam jakoś z pszczół to jest związane. Także, że ta paranoja tej obsesji z tym antyzwierzęcością, no to osiąga szczyty. Ciekawe jest też, że dużo jedzenia jest znaczonych jako koszerne. No i tam dotyczy, powiedzmy, mięsa i są różne znaki na mięso. I też im, powiedzmy, nie jest to wystarczające, no bo jeżeli powiedzmy jest jakieś tam mleko czy śmietana, no to nie ma produktów, jak się to nazywa, no mlecznych, no tego, tych rzeczy mlecznych też nie jedzą. Także to jest szaleństwo. No ale teraz wchodzi w grę kotlet schabowy, kotlet mielony, no szczególnie kotlet mielony. Jeden taki było Public Library of Science, czyli to jest taka publikacja, biblioteka publiczna, naukowa biblioteka publiczna. No i tam był taki właśnie artykuł na temat klimatu. No i to tam propozycja była taka, żeby wyeliminować wszystkie trzodę chlewną i stada krów i byków przez następne 15 lat. Jeżeli by się wyeliminowało produkcję mięsa, no to w zasadzie efekt cieplarniany, efekt ogrzewania tej całej atmosfery nad nami przez następne 30 lat zacząłby wracać do normalności. Największy kontrybutor mówią, że to jest to, że wszystkie prerie, wszystkie stepy, wszystkie lasy ekonomicznie na całym świecie zamienione by były z poprzednio używanych miejsc, gdzie są wypasane stada krów. No jednym z autorów, współautorów to jest Patrick Brown. Patrick Brown jest fachowcem, jest profesorem, jest ekspertem, można powiedzieć, w Stanford Biochemistry, czyli biologiczno-chemicznego wydziału. Stanford, no to jest uczelnia, to jest uniwersytet w Kalifornii, dosyć renomowany, no ale wygląda na to, że produkuje właśnie takich szajbniętych profesorów jak Patrick Brown. No on mógłby sobie to pisać
No i każdy mógłby się zastanowić, tak, to wszystko, no niech pisze, to poczytamy, nauczymy się, dojdziemy do wniosku, czy zrobić to, czy tamto. No ale problem jest taki, że on ma rękę w tym skarbcu, on ma rękę w tej całej skrzynce z pieniędzmi, dlatego, że no nie tylko, że jest naukowcem, że ma te wszystkie zasługi naukowe, no on jest założycielem i dyrektorem firmy, która się nazywa Impossible Foods, czyli niemożliwa żywność, no i to jest firma produkująca proteiny bazowane na roślinności. No i na dzień dzisiejszy wartość jest ile? $7 miliardów. $7 miliardów. No i oni pójdą na giełdę niedługo. No i przypuszczalnie, jak pójdą na giełdę, no to tam z tych 7 miliardów, no to może się zrobić z 14 albo z 21, tak? Także dla Hochstaplera, profesorka Patryka Browna ze Stanford University, no to będzie niezła kasa. Czyli jak zwykle, jak się mówi, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Zawsze trzeba po prostu popatrzeć, skąd przychodzi kasa, kto zarobi na tym kasę. No i właśnie tam Patryk Brown zarabia na tym kasę. No, co oni tam tłumaczą? No tłumaczą, że jest, no ten efekt cieplarniany jest dlatego, że krowy pierdzą, jak krowy pierdzą, puszczają bąki, no to jest tam wytwarzany ten metan, no i również inne gazy. No, wszyscy mówią o dwutlenku węgla, azot również jest wytwarzany w tym wszystkim. No i jak się popatrzy, mówią, że molekuły na molekuły, no to tłumaczą, że jest bardziej groźne niż dwutlenek węgla z kominów i ze wszelakiego spalania samochodowego i tak dalej, i tak dalej. No przez ostatnie 100 lat wszystko to, co było wytwarzane przez zwierzęta hodowlane, no szczególnie przez krowy, ten metan, no również tłumaczą, że jest bardzo dużo wytwarzanego metanu z farm świńskich. No bo jak to działa w Ameryce? No w Ameryce, to i przypuszczalnie może w innych krajach, ale szczególnie w Ameryce, no to znajdują gdzieś w jakimś miejscu otwarte tereny, gdzie nikt nie mieszka w promieniu tam 50-100 kilometrów. No i budują potężne chlewnie. No i te chlewnie mają ten problem, że te krowy po prostu, krowy czy świnie, szczególnie te świnie, no konsumują warzywa, tak? No żeby wyprodukować kilogram mięsa, no to potrzeba około 3-4 kilogramów warzyw. No i dlatego między innymi bardzo taki dyskretny, czy taki wstydliwy temat, jak się rozmawia z wegetarianami, no to jest pytanie, ile razy jesteś w kiblu, tak? No to właśnie tutaj jest ta odpowiedź. Każdy normalny człowiek, no czy większość ludzi, przypuszczalnie 90% ludzi, no to idzie do łazienki raz dziennie, z reguły rano, po nocy, zrobi numer jeden, jak to w Ameryce mówią, numer dwa, no i jest załatwiony, można powiedzieć dosłownie, na cały dzień i po 24 godzinach znowu robi to samo. Także ten żołądek ma ten jakiś taki cykl 20-godzinny, spuszczanie wody z poważniejszymi sprawami jest też 24-godzinne. No, krowy i świnie mają trochę gorzej, bo one nieustannie żrą te mięso, żrą te warzywa i z każdego, jak mówię, z 4 kilogramów robią kilogram swojego mięsa, no i wtedy ma się tego schabowego czy mielone. Taki kawał był
o żołnierzach amerykańskich, jak żołnierze amerykańscy i ruscy spotkali się w okopach, no i rozmawiają tam po wyzwoleniu już, czy tam po podbiciu Niemiec, no i rozmawiają o tam o dupie maryny, o tym, o tamtym, o karabinach, o amunicji, no i się zgadało na temat jedzenia. No i ten Amerykanin mówi, tak, my mamy dziennie, to mamy żywność, mamy dietę 4500 kilokalorii, mówi. Także, a Rusek tak słucha, drapie się po głowie i w pewnym momencie mówi, to jest fizycznie niemożliwe dla człowieka zjeść 14 kilogramów ziemniaków. No i to mniej więcej tak się odbywa, tak? Ten człowiek ma 8 miliardów i on chce, żeby te 14 kilogramów ziemniaków człowiek zjadał zamiast schabowego. No, dużo tych niemożliwych żywności, no to jak oni robią te kotlety mielone, to oni do tego stopnia doszli do tego, że nawet dodają najróżniejszych kolorków, farba numer 15, także to nawet wygląda jak to krwiste jest, tak, także, no nie wiem, kiedyś się skuszę na ten bezmięsnego mielonego, ale udają tak strasznie, że ten niemięsny mielony wygląda jak mięsny, że to jest jakaś paranoja. No jest odgroma ludzi, no sporo ludzi kupuje te bezmięsne kotlety, ale jest taka sprawa, że w Ameryce 98% tych mielonych kotletów bez mięsa, no to znaczy ludzie, którzy kupują te bezmięsne kotlety, no to 98% z nich kupuje również normalne mięsa. 73/4 ludzi, jak kupuje ten bezmięsny mielony, no to przy okazji kupuje też mięsny. Także to nie jest jakaś taka jedno zamiana na drugiego, no ale chcą to wymienić. Większość tych firm rzeźniczych, no to oni idą w bardzo szybkim kierunku, żeby to zamienić, żeby się wskoczyć na falę. Taki gigantyczny Tyson, no to już zaczął te proteiny warzywne produkować w 2019. Pure Farmland, to też jest potężna rzeźnia, wielka firma mięsna, to złożył taki Plant Terra, czyli ziemia z warzywna, czy krzakowa, można powiedzieć. I wszyscy idą na te wegańskie, alternatywne mięsa. No, nazywać to mięsa to jest dziwna sprawa. Brown chce wyeliminować. Brown chce to wszystko wyeliminować, chce to skasować, także chce uzyskać to jako zmianę klimatyczną. No tłumaczą to ludziom w dosyć taki idiotyczny, dziecinny sposób, no bo oni tłumaczą, że 500 lat temu, no to nikt we Włoszech nie znał pomidora. No faktycznie ten pomidor przyszedł z tej Ameryki Południowej. Ziemniaki też przyszły z Ameryki Południowej. W pewnym momencie bali się jeść tych ziemniaków, bo jedli to, co było na górze, a nie to, co na dole, się tam jakoś zatruwali. Irlandia się uzależniła od ziemniaków, także jak przyszła zaraza na ziemniaki, no to pełno Irlandczyków wylądowało w Ameryce. No ale właśnie on tłumaczy w ten sposób, że 500 lat temu Włosi nie znali pomidorów, 60 lat temu nikt w Chinach nie pił Coca-Coli. W Ameryce mówi, że baranina była dosyć popularna, bardzo popularna, no a teraz już nie ma. No baranina była i nie była popularna. Owce to mają taki problem, że one jak wypasają się na pastwisku, no to one wygryzają aż do korzeni. Także na tych stepach, na tych preriach amerykańskich, gdzie byli ci hodowcy bydła i hodowcy
hodowcy owiec, no to były potężne wojny. Po prostu ci, którzy wprowadzali owce, no to były strzelaniny, mordowania i tak dalej, dlatego, że ci, co mieli krowy, no to mówili, że krowa to przejdzie, pogryzie, pójdzie dalej i to wszystko odrośnie, a ta owca jak przejdzie, no to zostawia pustynię, tak, także to nie było popularne. No i między innymi dlatego ta baranina w Ameryce nie zrobiła się popularna. No też trzeba mieć smaka na baraninę. No ale tak tłumaczył, że baranina była popularna, nie jest popularna. Chińczycy nie znali Coca-Coli, Italianci nie znali pomidorów. Teraz jest najwyższy czas, żeby zacząć jeść kotlety mielone z krzaczorów. No to jest niebezpieczne, tak? To jest niebezpieczne, no bo w zasadzie jak się człowiek tak zastanowi, no to nierealne, to się nie stanie, to się na pewno nie stanie, no ale trzeba walczyć z tym trzeba walczyć z tym idiotyzmem, z tymi propozycjami, bo uczepili się tych 2 stopni Celsjusza, czyli tam powiedzmy 3,5 Fahrenheita, no mówią, że to wszystko zaleje. No z tym zalewaniem to też jest tak, że Wenecja była zalewana, zbudowali na różnych tam szuwarach, no i to były najróżniejsze epoki lodowcowe, także klimat się zmienia, no i człowiek się zmienia, tak, to że za 100 lat powiedzmy Floryda, czy pół Florydy, czy Wenecja będzie pod wodą, no to nie ma znaczenia, no bo przez 100 lat ludzie przesuną się głębiej o wzdłuż, na wyższe jakieś tam górki, pagórki, no i nawet jak się poziom podniesie o 5, 10, 15 czy nawet metr, no to po prostu przesuną się do tyłu i to tyle jest. To nie jest wielka sprawa. W Egipcie też nad Nilem, tam gdzie budowali te wszystkie piramidy i te sfinksy i to wszystko, no to w pewnym momencie to był spichlerz północnej Afryki, no a teraz są piaski. To samo w Ameryce Południowej, też całe tam cywilizacje były, a ich nie ma. No i teraz komuniści chcą zmusić, żeby wszyscy poświęcili siebie, żeby poświęcali swoje dzieci, żeby poświęcali jedzenie mięsa. No nie jedzenie mięsa, no to też jest okropne, no bo jednak żywica, żelazo z mięsa, te czerwona krew, no to dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo dużo żelaza rdzewieje i tak dalej, no ale to mięsne żelazo jest wchłaniane przez człowieka 4 razy bardziej niż jakiekolwiek żelazo z krzaczorów, no i wszelaka rozmowa, że można zjeść tam jakieś orzechy, fasole, grochy i tak dalej, no to jest prawda, ale do pewnego stopnia, no trzeba jeść dużo więcej, żeby absorbować anemia, tak? Anemia, te wszystkie te blade twarze, te wszystkie słabe kobiety. No kobiety też jeszcze większy problem mają, no bo jeżeli mają okres i co miesiąc, to tracą ileś tamtej krwi, także jeszcze żelaza nie mają, no to ogólnie te blade twarze zawsze są. Także to nie jest to zdrowe. Także walka z jedzeniem mięsa jest niebezpieczna, a w ustach takiego miliardera, profesorka, eksperta, no to już w ogóle jest wredna i perfidna, to po prostu trzeba z tym walczyć nieustannie, nie poddawać się, nie łapać się na te idiotyczne nowinki. No, trzeba pamiętać, że oczywiście w Indiach są wegetarianie czy weganie, no ale to przez ostatnie 10 pokoleń to wszyscy ci, którzy mieli umrzeć z braku jedzenia mięsa, już umarli i teraz nie można się porównywać. Europejczyk nie może zaczynać w pierwszym pokoleniu przerzucać się na brak mięsa. No jest to straszne, co ludzie nam robią, co cała ta wolność słowa pozwala to robić, no ale trzeba po prostu walczyć z tym i to tyle. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, nie głosujcie na wegetarian, nie głosujcie na lewaków. No, można być wegetarianinem, to każdy jest wolny wybór, no ale jeżeli wegetarianin czy wegan przychodzi z kijem i chce nas lać, że my mamy nie jeść, no to już nie jest demokracja, to jest zamordyzm. Przekaz dla socjalistów, co głosowali, no jeżeli jesteście wegetarianami, weganami i chcecie przychodzić do nas z kijami, żeby nas lać, żebyśmy nie jedli mięsa, no to niestety tak nie będzie. Zdrowia dla normalnych.